jest nowy pomysł na działanie w obszarze transportu publicznego w przedsiębiorstwie komunalnym w Raciborzu. Udoskonalenie komunikacji miejskiej ma wiązać się głównie z nową siatką połączeń i lepszym rozdysponowaniem istniejącego taboru. W połowie bieżącego 2020 roku zakończyła się trwałość projektu na zakup nowych autobusów przedsiębiorstwa komunalnego. Oznacza to zmiany w sposobie rozliczania się miasta IPK oraz znaczące korekty rozkładu jazdy autobusów miejskich. W związku z tym, że projekt się zakończył, możemy mówić o istotnej zmianie, którą będziemy mogli wprowadzić do rozkładu jazdy. I tego typu projekt powstał, tak jak już mówiłem, na podstawie analiz rocznego funkcjonowania i tych wszystkich uwag, które były zgłaszane przez mieszkańców. Teraz prezydent miasta jako organizator transportu na terenie miasta przekazuje taki projekt radnym Rady Miasta Racibórz. Założeniem nowego projektu jest m.in. utrzymanie ceny biletów, lepsza komunikacja dzielnic z centrum, czy też bardziej odpowiednie wykorzystanie dostępnego taboru. Większe autobusy obsługują większe strumienie pasażerów, mniejsze autobusy na mniejszych strumieniach. Linie krzyżują się w dwóch centrach przesiadkowych, Dworzec Główny oraz Plac Konstytucji. I ważne podkreślenie jest to, że ten projekt daje łatwą możliwość zwiększania częstotliwości kursów. Ale trzeba podkreślić, że ostatni punkt wiąże się z kosztami tego rozwiązania, co w konsekwencji może mieć wpływ na ceny biletów. Przedsiębiorstwo komunalne prowadzi także transport dedykowany dla zakładów pracy czy instytucji, a te wciąż mogą wyrażać chęć współpracy. Taki transport wychodzi poza ramę już stricte usług publicznych, jakie świadczy i finansuje samorząd, ale są to rozwiązania, które funkcjonują, bo widzimy, że takie dedykowane organizacje transportu funkcjonują w ekooknach, czy w Mieszku, czy też w innych zakładach. Nad propozycją nowego rozkładu jazdy pochylą się teraz raciborscy radni. Wejście w życie nowego rozkładu jazdy planowane jest na jesień tego roku.